A teraz chciałam poprosić, czy ja bym też mogła, szanowną komisję, czy ja bym mogła też się przejść po tym dywanie, tylko jakiś jeszcze rekwizyt będę. Teraz poczekamy, bo pani teraz tam się zapowiada. Jeszcze ktoś! O matko, zapomnieli, przyjechała do nas z jakiejś wysi pani. Przepraszamy bardzo, jeszcze jedna najważniejsza artystka. Proszę, sama się zapowiedz, bo już kartkę odłożyłam i nie wiem, co kim jest. Pani Josefina, wiem tylko, że jej nie ma. Josefina. Prosto od Napoleona. Jakiejś tam wyspy na Helenie czy na Elbie, nie wiem, co ona była. Odrodziła się po jakimś tam 100, po 200 latach i dlatego tak wygląda starszego. No. A przedtem była piękną Józefiną. Rozumiem, że wszyscy? Teraz ty. Dobrze, teraz jeszcze damy szansę na Tereski, bo ona by mówiła, że też jest już gotowa, ma ten rekwizyt, też chce być udział, brać udział w tym konkursie. Więc teraz nasza kochana pani profesor Tereska, tylko niech rekwizyty pana wkłada. Jeszcze raz przepraszamy panu, pani Josefino, przepraszamy bardzo, że zapomnieli. Przepraszamy, ale wiecie, ta gmina jest wiejsko-miejska, jak słyszeliście od pani burmistrz, nie wolno zapominać o ludziach ze wsi. Także koniecznie jeszcze raz brawa dla pani Josefiny szczególnie, że zdążyła do nas przyjechać, że się przebrała na ludowo. A teraz proszę bardzo, dama Cielewa, w konkursie.